Wiesz co, ja bym chętnie pogadała z tobą, jak to jest tak naprawdę z budowaniem biznesu, jak to jest od podszewki, jak to jest od tej podszewki mentalnej, psychicznej, różnych kryzysów, różnych trudności, różnych wyzwań. Ja przeprowadzam, zobacz, tyle ludzi przez program Prosperuj jako coach i tak dalej. I to są, ja naprawdę pracuję z ludźmi o wysokiej świadomości głównie. Ludźmi, którzy naprawdę mają coś fajnego do powiedzenia, mają świetne doświadczenie, energię do przekazania. I ja jestem i świadkiem, i partycypantem razem z nimi wszystkich tych głębokich, różnych i kryzysów, i dołów, i wpadek, i różnych rzeczy, które się po drodze dzieją. O tym się nie mówi tak naprawdę najczęściej, nie? Mówi się o tej cukierkowej takiej rzeczywistości. Tak, ja tu jestem coachem od tego, proszę bardzo, wszystko wiem, mam super fajne, wspaniałe życie, nie? Tak, trochę też takie mam wrażenie, że wiesz, jest też nawet jakiś taki rodzaj oczekiwania, że wiesz, jak coach, to po prostu ma wszystko poustawiane, poogarniane i wiesz, wielu coachów, którzy stają na tej ścieżce, też myślę, że wobec siebie mają takie oczekiwania, nie? Że będę mieć ogarnięte, że będę doskonale sobie radzić ze swoimi emocjami, myślami, no bo cóż to za oszust ze mnie by był, jakbym tak uczył innych albo wspierał innych, miał jakąś tam czasem dobrą metodę. Samemu mi się nie zawsze udaje tę metodę wykorzystać. No. Nie Absolutnie. wiem już o tym, o samym budowaniu i tworzeniu biznesu coachingowego, ale to chyba właśnie o tym dzisiaj możemy pogadać, o blaskach i o cieniach. No właśnie, to Tej dzisiaj drogi. troszeczkę rzućmy trochę blasku na cienie tego, O, bo wydaje mi się, że to super. będzie wartościowe dla naszych odbiorców z tego względu, żeby się nie czuli odizolowani, wyizolowani w tym, że no, wszyscy mają tak fajnie, a ja nie. Bo my najczęściej, jak patrzymy na Facebooka, Instagrama i inne rzeczy, to porównujemy czyjeś zewnętrzne, które jest już pięknie wykreowane i eksponowane, do tego, co my czujemy wewnątrz i myślimy, no, Co to gdzie za rozjazd? ja? Tak, gdzie Rozjazd. ja? No dobra. Dokładnie, dokładnie. Dobra, fajnie. Fajny temat, słuchaj. Fajny temat. Jak było u ciebie na przykład? Fajnie, że pytasz, dziękuję. Wiesz co, Gosiu, no to u mnie było tak, że ja trafiłem na coaching w momencie właśnie życiowego kryzysu i to chyba jest jedna z takich rzeczy, o których ja mam wrażenie, że wiele osób z nas zaczyna tą ścieżkę w momencie właśnie jakichś kryzysów. Choć niekoniecznie chcemy o tym mówić, ale ja o tym mówiłem jakoś od początku swojej ścieżki i miałem taką świadomość, że to też jest w jakiś sposób interesujące dla ludzi. No bo przychodzi taki moment w życiu, u mnie to było 30 parę, pod koniec 30, tej dekady 30, na przełomie 30 a 40, często właśnie kryzys wieku średniego, gdzie wszystko mi się w życiu wysypało. Nie? Wysypało mi się długoletni związek, w zasadzie moje pierwsze małżeństwo, wysypało mi się w pracy w takim sensie, że po prostu doszedłem do ściany i takiego rodzaju i wypalenia zawodowego, po prostu było wypalenie zawodowe. No i szczęśliwie wtedy trafiłem na coaching, który pomógł mi, ale też poczułem, że ja chcę ludziom pomagać, wspierać ludzi w tym, żeby porządkowali, dzisiaj tak to umiem nazwać, porządkowali swoją wewnętrzną rzeczywistość, a przez to i zewnętrzną rzeczywistość. Jeszcze więcej zrozumiałem, jak trafiłem na transformującą obecność i zrozumiałem, że to tak naprawdę jest work in progress. Nie? To jest on, dlatego, że nasze umysły, nasze światy, one cały czas ewoluują. To jest cały czas energia, która jest w ruchu, to jest jeden zresztą z fundamentów transformującej obecności, który bardzo mi otworzył oczy. Na zasadzie, no tak, plus buddyzm, którym się od 2008 bardzo mocno interesuje. Więc to jest trochę tak, no wszystko to jest energia w ruchu. Rzeczy się cały czas plotą, rzeczy cały czas się łączą. Co więcej, my tych połączeń i zależności nie jesteśmy w stanie wszystkich zobaczyć, bo jesteśmy w jakichś rynku, w jakiejś rzeczywistości. Mamy jakieś swoje ograniczenia, mamy też jakieś swoje moce. Próbujemy to wszystko złożyć w jakąś rzecz, która działa i oczekiwania jakieś nasze spełnia, ale wiadomo, że też mamy swoje opory wewnętrzne, no bo wyjście gdzieś do ludzi, ty uczysz tego pięknie. Ja też to powtarzam wielu osobom, które spotykam na początku drogi coachingowej, że jak chcesz w coachingu zacząć zarabiać, to musisz się nauczyć eksponować. To często mówisz. Po prostu potrzebujesz być widoczny. Ja to też na pewnym etapie swojej ścieżki, też dzięki tobie zrozumiałem, że no jakoś potrzebujemy budować zaufanie z ludźmi, nawet jeżeli jest to na samym początku jakiś kredyt zaufania, potrzebujemy wyjść. Ale ile tam się na pokładzie w nas zaczyna dziać, kiedy my chcemy wyjść w ogóle? Syndrom oszusta, syndrom w ogóle kogoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak już się udaje i pięknie widać rolki na Instagramach, różne facebookowe nagrania i tak dalej, to dobrze wygląda najczęściej. W ogóle ludzie wychodzą i to jest już super samo w sobie, nie? Natomiast droga do tego wcale nie jest prosta. Dla mnie nie była i wiem, że dla wielu osób nie jest.
Tak. I teraz zobacz, to jak my mówimy w ogóle o tej ekspozycji, to mówimy, no tak, musisz się eksponować, no bo musisz wyjść do ludzi, powiedzieć, co robisz, zainteresować ich, zbudować zaufanie, czymś im fajnym przyciągnąć. Z drugiej strony, ta ekspozycja, którą my widzimy, jest taka często płytka, powierzchowna, sztucznie radosna, sztucznie mądra. To jest ta ekspozycja właśnie na Instagramie, na Facebooku i tak dalej, gdzie my tam właśnie te rolki, tańczące rolki i tak dalej. Tak. I wielu coachów, którzy pracują ze mną, to po prostu przeraża tak naprawdę. I dlatego, że myślą, że no tak, to ja też będę musiała być taka radosna, tańcząca i tak dalej, i pewna siebie. I ja bym od razu chciała, że tak powiem, powiedzieć, że to w ogóle tak nie musi wyglądać, wiesz, nie? Że my możemy to robić w bardzo taki autentyczny dla siebie sposób, i jeżeli kręcenie rolek cię nie kręci, to po prostu ich nie kręć. Jeżeli nie chcesz być radosną twarzą przez cały czas na Facebooku, nawołującą do różnych rzeczy i krzyczącą jesteś zwycięzcą, to też tego nie rób po prostu. Tak. Szukanie, czyli z jednej strony szukanie swojego głosu i autentyczności, a z drugiej strony przestanie porównywania się do innych, bo to nasze porównywanie się, że my też tak właśnie musimy być tutaj tacy, hop do przodu, to powoduje, że się wycofujemy, nie? Tak. Wiesz, mówisz dla mnie o bardzo ważnej rzeczy, o sile akceptacji z siebie, o takiej sile akceptacji swojej autentyczności. Ja myślę, że my bardzo często nie doceniamy naszych cech osobowości. To jest też coś, co gdzieś w toku swojej drogi coachingowej odkryłem, że bardzo często gdzieś pomijamy to, że mamy bardzo różne potrzeby wynikające z naszej osobowości. I sporo słyszałem o różnych badaniach, to akurat tu mnie bardzo Jordan Peterson ze swoją Wielką Piątką inspiruje. A kiedy słucham sobie różnych wywiadów na temat osobowości, Peterson mówi, że to jak funkcjonujemy w 50% jest niezmienne i wynika z naszej osobowości. Teraz, jeżeli jesteśmy bardziej introwertywnymi osobami, że bardziej lubimy, wiesz, w samotności, jakoś lubimy tworzyć jakieś rzeczy, niekoniecznie właśnie robiąc rolki, nie kręcą nas rolki. To ja sobie myślę, że ogromną wartością jest znaleźć drogę z tym właśnie, tak? Żeby tak funkcjonować. Inaczej robi się potężne napięcie pomiędzy tym, co z kolei w psychoterapii nazywamy personą, a właśnie tym, kim jesteśmy naprawdę. Pewnie tego nie nazywam tak, wiesz, fachowo, tak? Ale wtedy mnóstwo naszej energii idzie na stworzenie jakiejś postaci, która kroczy przed nami, nagrywa rolki i tak dalej, także zostawmy te rolki, bo rolki nie są złe i tak dalej, ale że po prostu mnóstwo energii to jest na takie projektowanie jakiegoś wyobrażonego obrazu. Ja sobie myślę, że jakaś umiejętność, i pewnie tak jak my dzisiaj tutaj siedzimy, w jakiś sposób też się wiadomo, w jakimś stopniu kreujemy. Tak? No, godzinę temu bylibyśmy rozmemłani w piżamach i tak dalej, wiadomo. Nie? Jak człowiek nagrywa wywiad, no to sobie Włosy koszulę przyczesaliśmy założy, dzisiaj, tak. tak, lampkę włączy i tak dalej. No i to jest okej, okay, tak? Ale to jest jakiś taki kawałek, który nie jest jakoś bardzo sztuczny. Ja sobie myślę, że drogą też do tego jest poznać siebie, bo to coaching daje w ogóle tą możliwość. Ja uwielbiam tą pracę właśnie dlatego, że pracujemy sobą, a więc siebie też potrzebujemy poznać. I dla mnie ważnym elementem jest po pierwsze poznać siebie, polubić te kawałki, które może nie pasują trochę jakoś do obrazu, ale bardzo często w tym dramacie jest szansa, jest możliwość, że właśnie w tym dramacie jest potencjał, w tym dramacie, że czasem się właśnie wydaje nam, że nie pasujemy i tak dalej. To też trochę się odwołuje do tego, do jednego z takich bardzo popularnych modeli w transformującej obecności, który też dla mnie zrobił bardzo dużą robotę, kiedy zobaczyłem, że rzeczywiście każda trudność, każda trudna sytuacja, nawet dzisiaj też trochę o tym mówiliśmy, przed wywiadem w kontekście naszej rozmowy, przynosi jakąś szansę, na przykład szansę na poznanie siebie bardziej, włączenie tego w to, kim jesteśmy też na zewnątrz, medialnie, czym staramy się przyciągać naszych klientów. A w dzisiejszym świecie jest taki deficyt autentyczności, że mam wrażenie, że w tym jest ogromny potencjał. Wiesz co, super. Mnie się bardzo dużo takich różnych myśli pojawiło po drodze, wiesz, jak o tym mówiłeś, że po pierwsze, tak od strony marketingowej, że właśnie to jest wybieranie, które media albo które sposoby są autentyczne dla nas. I my nie musimy robić pewnych strategii, ale możemy robić za to inne, gdzie się czujemy autentycznie. To jest taka, wiesz, podstawowa rzecz.
Ale drugi poziom niżej to jest to, że nawet w tych, czy w mediach, czy w sposobie kontaktu z naszymi odbiorcami, w sposobie kontaktu, dobrze odmieniłam przez przypadki, z naszymi odbiorcami, mamy tą możliwość bycia autentycznym i wyboru takiego autentycznego wizerunku. I to wcale nie jest proste, dlatego że mamy tyle nakładek, jak powinien wyglądać coach, jak powinna wyglądać osoba szczęśliwa, jak powinien wyglądać lider i tak dalej. I wiadomo, miękkiego brzucha nie pokazujemy, nie? Jesteśmy ustawieni. Więc to nam wchodzi i pewnie mnie tak samo to wchodzi oczywiście i przez lata ja widziałam, że to wchodziło w ten mój wizerunek. A w pewnym momencie jest takie, czujesz, że to jest dyskomfort, że to nie jest takie do końca twoje i że ludzie zaczynają aspirować do czegoś, co jest jakąś troszeczkę wydmuszką. I ja na przykład, wiesz, im starsza się robię, tym bardziej pozwalam sobie na tą autentyczność. Ja jej też szukam ciągle, ale tak jak mówisz, tam jest bardzo dużo akceptacji potrzebne, w ogóle wyszukiwania. I w ogóle dla mnie na przykład teraz takim ostatnim odkryciem dużym jest to, że moje czy złe nastroje, czy jakieś negatywne myśli, czy emocje nie są, że one są tak samo ważne, że one są tak samo cenne i że one są tak samo piękne i że one są tak samo, że tak powiem, taką ekspresją miłości, jak pozytywne, szczęśliwe, fajne, lekkie momenty. Nie? Że czerpania z obu stron i też takiej jakiejś decyzji, na ile pokazywać jedną i drugą stronę, żeby rzeczywiście być prawdziwie w tym świecie, prawdziwie z naszymi odbiorcami też. Tak. I też bardzo mówisz ważną rzecz, moim zdaniem, bo to jest rodzaj takiego zgadzania się na siebie i nie zawsze to nam będzie pasowało do jakiejś układanki, do jakiejś, wiesz, nawet tego, że właśnie masz do nagrania wywiad, zrobienie do szkolenia. Ja miewam czasem takie momenty, kiedy po prostu jadę na szkolenie i czuję się kiepsko, czuję się słabo, czuję, że jestem niekompetentny, niedostateczny. I to jest trochę, można by powiedzieć, no jakąś zawali drogą, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie w tym jest jakaś informacja, jest w tym jakaś szansa właśnie na zaakceptowanie czegoś w sobie, na jakiegoś, na zintegrowanie jakiegoś kawałka poprzez właśnie zaakceptowanie, czy przez miłość. Wczoraj miałem też bardzo fajne takie spotkanie z grupą coachów i pojawił się tam temat akceptacji i to, co było dla mnie jakimś takim wnioskiem, że akceptacja niekoniecznie musi oznaczać też zgadzanie się na wszystko. To nie jest tak, że jak ja akceptuję coś, to zaraz muszę się na to zgodzić. To może być akceptacja i z tej akceptacji wynikająca jakaś praca nad sobą, jakaś zmiana. A to tak naprawdę nas ubogaca jako coachów. Ja mam wrażenie, że jeżeli w coachingu w ogóle rozmawiamy o intuicji, to też jest w ogóle taki ciekawy temat, nie? Czym ta intuicja jest? Moglibyśmy zrobić cały odcinek na ten temat, ale na przykład właśnie w nurcie transformującej obecności dużo pracujemy intuicją, pracujemy nad tym, jak tą intuicję, wiesz, wzbudzać, jak nią pracować. I ja mam takie poczucie, że jeżeli miałbym powiedzieć o swojej intuicji, kiedy ona pracuje w coachingu, kiedy coś mi mówi, okej, tą drogą, tym pytaniem, nie? Bardziej w tym kierunku, tutaj zajrzyj, tu zaproś. To jest intuicja, która często rodzi się właśnie w momentach trudnych. To jest taka intuicja, która bierze się z tego, że zaglądam czasem u siebie pod te kawałki dywanu, czy w te zakątki pokoju, w których właściwie gdyby nie powód pod tytułem jakiś wewnętrzny ból, wewnętrzne cierpienie, wewnętrzna niewygoda nawet, nie używając takich mocnych słów, że to mnie właśnie tam zaprasza. I to powoduje, że rosnę jako coach i jako człowiek. I czasem, jeżeli ktoś ma odwagę do tego, żeby autentycznie pisać i ta odwaga się rodzi, albo nagrywać i tak dalej, to stąd też przychodzą niesamowite inspiracje. Ale to się dzieje dopiero wtedy, kiedy odważymy się zajrzeć ten ciemny kawałek pokoju albo pod ten niewygodny kawałek dywanu. No, na którym dawno postawiliśmy już doniczkę z dużym kwiatkiem i nieprzesuwne. Tak. Wiesz co? Choć pogadamy o syndromie oszusta, bo powiedziałeś, że mówisz, no czasami jadę na szkolenie i czuję się, a co ja tam wiem, nie? I co ja tu będę się mądrzył. Dla mnie ten syndrom oszusta jest wielce ciekawym tematem, bo ja się spotykam z syndromem oszusta u wielu coachów, których ja podziwiam, którzy są naprawdę mocno ogarnięci, naprawdę mocno świadomi, naprawdę, wiesz, mają taką dużą wartość dodania, pięknie o tym mówią i gdzieś pod spodem, czasami im wyżej świadomościowo ta osoba jest, tym większy syndrom oszusta, który mnie wtedy zbija z pantałyku, jak to jest możliwe. Jakie jest twoje No doświadczenie właśnie. z tym? Jak ty to w ogóle widzisz?
Ciekawy temat bardzo. Wiesz, ja nie mam tego jakoś szczególnie rozpracowanego, mówiąc szczerze. Warto może by się było temu trochę przyjrzeć, ale też doświadczam tego i to, co wiem na dzisiaj, tak jako eksplorując troszeczkę siebie, mam wrażenie, że kilka rzeczy się na to składa. Na pewno taka ludzka cecha jak habituacja, że często my zapominamy, że wiemy. No, to jest ten moment, kiedy po prostu trawersujemy przez życie, robimy tam mnóstwo różnych rzeczy i zapominamy po prostu, ile doświadczenia jest za nami. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to, co podsyca syndrom oszusta, moim zdaniem to jest to, że chowamy te rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. Nie? Chowamy sobie gdzieś tam za siebie, chowamy głęboko do plecaków, tak to nazwijmy. No wiesz, a życie nas prędzej czy później, mam wrażenie, wywoła do tablicy i powie: o, a to właśnie będzie ten temat. To właśnie będzie ten temat nieprzerobiony u ciebie. I wtedy się pojawia po prostu, wiesz, wielki dramat. Ja dam ci przykład. No, był taki czas, że chciałem prowadzić i przez nawet z sukcesem przez pewien czas prowadziłem taką grupę dotyczącą stresoodporności, a to trochę było tam mindfulnessu, trochę właśnie różnych narzędzi dotyczących transformującej obecności. Z różnych powodów tą grupę zamknąłem, bardziej takich organizacyjnych, bo myślę, że tam potencjał taki coachingowy i biznesowy był. Natomiast pamiętam, jak odzywały się we mnie takie głosy, że no co i co? Co ty tutaj ludzi uczysz i tak dalej? A ile razy w ciągu miesiąca czy w ciągu tygodnia wpadasz w stres jak po prostu kurczak, nie? I teraz są na to dwie perspektywy właśnie. Perspektywa oszusta na zasadzie, no powinien być już tak zrobiony, takim być zen, takim Buddą, że po prostu w ogóle żaden stres, to ja w ogóle ledwo wiem, co to jest, w ogóle jaki tam stres, nie? Albo jest inna perspektywa, że właśnie dlatego jestem w stanie jakoś ludzi w tym wspierać, bo jest to moim wyzwaniem. Bo i wiesz, ja na to wyzwanie też odpowiadam, Tak. nie? Uczę się, ćwiczę i tak dalej. Ja się potężnie potrafię czasem postresować. Mało ludzi wie, że ja na przykład przez wiele, wiele lat bałem się jakiegokolwiek kontaktu z większą publicznością. To był zawsze dla mnie gigantyczny stres, nie? A z jakiegoś powodu wykonywałem wcześniej w swoim poprzednim zawodowym życiu pracę, gdzie pracowałem dużo w sprzedaży, w budowaniu relacji z ludźmi. No teraz w coachingu to też są relacje i czasem są też szkolenia i czasem są różne facylitacje, które prowadzę. I to dalej jest dla mnie stres. I myślę sobie, no dobra, teraz masz dwie drogi. Możesz na to popatrzeć, że jesteś oszustem, albo możesz na to popatrzeć, że właśnie to spowodowało, że twój zasób wiedzy na ten temat jest większy niż przeciętna, bo Tak. miałeś powód do tego, nie? I Tak. to jest, wiesz, druga, i to jest druga warstwa, która w syndromie oszusta się pojawia. No i trzecia, mam wrażenie, że to jest jeszcze też taki kawałek tego, czym jesteśmy otoczeni. Właśnie świat reklam, świat mediów społecznościowych, ja bym powiedział, nie zawsze oczywiście, ale w większości, zwłaszcza mediów, no może reklam to wiadomo, że 100% cudne życie, ale w mediach społecznościowych myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że 80% tego, co oglądamy, to jest jednak wylukrowany świat. Mało kto z nas ma w ogóle ochotę, potrzebę dzielić się tym, że coś tam nie działa i tak dalej. No, nie dostajemy tyle lajków, a zatem strzałów dopaminowych idąc za takimi rzeczami. Więc wydaje mi się, że to też jest, no, to jest porównywanie się i ogromna mądrość jest w tym, żeby widzieć, że to jest tylko część rzeczywistości, to co oglądamy. I może jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Wiesz, mamy w transformującej obecności takie rozróżnienie pomiędzy rzeczywistością, która jest złożona albo skomplikowana. I teraz Tak. często próbujemy, to króciutko tylko o tym powiem. Skomplikowanie to jest ekspercka część rzeczywistości. Ja myślę sobie, że to jest taki fajny przykład, jak się idzie do ciebie na kurs, to można się ekspercko od ciebie nauczyć, jakie rzeczy w biznesie coachingowym trzeba po prostu zrobić, jakie są możliwości. Wybieramy sobie z tego pewne klocki, układamy to właśnie tak, jak nam pasuje. I to jest pewna wiedza, konkretna wiedza, pewien framework, mówiąc po staropolsku, taki, który można sobie po prostu w pewien sposób odłożyć. To jest ekspercka wiedza. Natomiast to, co się w ramach tego, co my tam robimy, wydarza, jest złożone, czyli właśnie nieprzewidywalne, w jakiś sposób wchodzące ze sobą w interakcję, cały czas zmienne, bo ta rama wypełnia się życiem, a życie jest nieprzewidywalne i jest złożone. No, życie żyje po prostu swoim życiem. A my byśmy bardzo często chcieli to życie włożyć w taką przewidywalność. Na zasadzie, ciach, no to zrobię parę rzeczy i jestem pewien, że wynik tego będzie taki właśnie, jak miałby być, nie? Ale to nie jest możliwe. Po prostu nie jest to możliwe. I warto sobie takie rozróżnienie przyjąć, że jest część złożona naszej rzeczywistości, nieprzewidywalna i jest ta część ekspercka skomplikowana. I teraz, jeżeli my w złożoności, w tym, co żyje własnym życiem, próbujemy mieć od razu rozwiązania, próbujemy wiedzieć, to jesteśmy skazani na porażkę. I teraz, jeżeli tam próbujemy wiedzieć,
no to trochę rzeczywiście może się pojawiać, że no jesteśmy oszustami, bo nie wiemy i tak dalej, ale nie mamy szans wiedzieć. Tutaj Oczywiście, że nie. praca z tą złożonością polega na tym, że my musimy zrobić jakiś ruch do przodu. Musimy właśnie użyć swojej intuicji, poczekać, aż przyjdą informacje, pobyć trochę w tym wszystkim. Dopiero będziemy wiedzieli, jaki zrobić jeden krok do przodu. Moim zdaniem to było dla mnie ogromne odkrycie na pewnym etapie budowania własnego biznesu coachingowego i dalej jest, że są pewne rzeczy, które wiem, że jak zrobię, to zadziałają. Ale w tym wszystkim jest jeszcze cała tkanka, która potrafi mnie zaskakiwać. Zmieniający się rynek, zmieniające się moje preferencje, zmieniające się preferencje klientów. I to po prostu jest nieprzewidywalne do pewnego stopnia. Nasze To... własne przekonania wyłażące nam na wierzch, nasze własne nastroje, Dokładnie. to jest też nieprzewidywalne. To jest Tak. też, wiesz, nasze zdrowie, sytuacja naszych dzieci, co się tutaj dzieje, co wojny, różne rzeczy na świecie. Tak, tak, Wiesz tak. co? To ma na nas wpływ. To wszystko ma na nas wpływ, nie? To A my wszystko byśmy na to nas chcieli wpływ. kontrolować i wiesz, i trzymać to w jakichś ryzach, nie? Nie jest to możliwe. No, dobra. Czyli jak mówisz o skomplikowanym, nawet jak coś jest bardzo mocno skomplikowane, to my mamy taką wiedzę i takie doświadczenie, że to się też da jakoś ułożyć. Nawet jak to jest trudne, no to albo się kogoś zatrudni, albo się kogoś podpyta, albo się czegoś douczy, albo się jeszcze raz spróbuje i tak dalej. A do złożonego mamy takie, przy złożonym my często odpadamy. Wiesz, ja wczoraj miałam bardzo dużo myśli na ten temat, bo akurat miałam kilka konsultacji z klientkami, które właśnie przechodzą taki troszkę kryzys mentalny w tej chwili, czy one dadzą rady, czy ten biznes jest w ogóle dla nich, a w ogóle co to będzie. Wyłażą rzeczy spod dywanu, które są bardzo złożone, bardzo, bardzo nieprzewidywalne i teraz co z tym zrobić? I ja sobie pomyślałam, że wiesz co, mnie to, co mnie ratuje w takich sytuacjach od wielu lat, to jest zaufanie. Zaufanie, że to nie jest tak, że ja to rozumiem. Tak, ja tutaj pójdę, zrobię, poskładam, ja to mogę skomplikowanym zrobić, ale zaufanie, że ja po prostu muszę czasami coś przeczekać, coś zobaczyć, coś przypłynie. Ja wtedy w złożonym zaczynam bardzo, że tak powiem, falować z wszechświatem i czekać na ratunki różnego rodzaju, na różne wyciągnięcia, i to się dzieje. I to jest. To, co moim zdaniem często nas gubi, to jest to, że my nie mamy zaufania wtedy. Bo skomplikowane ogarniemy sami, ale złożone, nieprzewidywalne, jak nie my, to kto? No właśnie. Nie? Pięknie o tym mówisz. Ja myślę, że właśnie to jest klucz, nie? Takie zaufanie do potencjału, bo w złożoności jest stres. My jako ludzie nie funkcjonujemy tam w wygodny dla siebie sposób. Nieliczne osoby, w zależności też właśnie od cech osobowości. Takie jest moje rozeznanie tego tematu. Natomiast w złożoności my bardzo często jesteśmy postresowani i tak jak ty powiedziałaś, zaufanie do tego, że coś prędzej czy później się pojawi, bo pewnie się pojawi. No, taka jest natura złożoności, rzeczy cały czas są w ruchu, jedne wychodzą do wierzchu, inne się chowają, jedne się pojawiają, inne odchodzą. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w stresie, to ich nie zobaczymy. Taka jest też nasza natura, że po prostu w stresie wchodzimy, wpadamy w te nasze tunelowe myślenia albo trzymamy się starych schematów, więc dużo mniej jesteśmy receptywni. Natomiast jeżeli znamy sposoby, metody od redukcji swojego stresu, od umiejętności zapanowania nad stresem, poprzez na przykład różne narzędzia pracy ze złożonością, transformujące też często nasz umysł w kierunku tak większej otwartości, większej gotowości, większej receptywności, to wtedy jest właśnie szansa, że pewne rzeczy przepłyną. I uczenie się, dla mnie to jest też uczenie się tego zaufania, jakaś refleksja, co się takiego wydarzyło, że byłem pospinany, ale jednak odważyłem się trochę popatrzeć na to z zaufaniem, bach, coś się wydarzyło, nie? Czasem są okresy, w których jeszcze nic się nie dzieje i teraz też to zaufanie trzeba podtrzymać, więc to jest moim zdaniem ogromna sztuka, ogromna, Wiesz co, dla mnie to takiego zaufanie to jest. postawienia i zainwestowania nawet w to, nie? Tak. Wiesz co, ja bym nawet dalej poszła, powiedziałabym, że to zaufanie to nie jest takie zaufanie, coś się wydarzy, coś się przesunie i coś się inaczej ułoży, tylko to jest, dotykamy dla mnie przynajmniej podstawowego zaufania, że świat idzie ku dobremu, że świat się ulepsza, że my ewoluujemy ku lepszemu, że pomimo wszystkich rzeczy, które nas przerażają i które się dzieją dookoła i wojen i naszych własnych różnych rzeczy, że tak, świat jest w trudnej sytuacji, ale świat mimo wszystko ewoluuje dalej do przodu, że my idziemy ku górze. A to jest trudne do przyjęcia dla nas często, dlatego że my widzimy to, co się dzieje dookoła i jest tak, no, ku jakiemu dobru, nie? Tak.
To się dzieje, myślę, Małgosiu, na wielu poziomach. Dla mnie osobiście też wyzwaniem jest podtrzymywanie takiego przekonania. Jak głęboko w siebie zajrzę, jestem spokojny, wierzę tak jak ty w to. Nie? To jest taki rodzaj, że to jest ewolucja. Świat ciągle ewoluuje, rozwija się, ale czasem potrzebujemy, tak jak i w życiu, przejść przez trudne kryzysy właśnie po to, żeby wyciągnąć z tego naukę i jakoś się rozwinąć. I myślę, że wiesz, w każdym przedsięwzięciu, czy to będzie budowanie biznesu, czy rodzina, czy firma nowa, takie kryzysy są nieuniknione, bo ja sobie też tak myślę, że to jest bardzo często taki rodzaj konfrontacji z rzeczywistością taką, jaka ona jest. My mamy jakieś założenia, a spotykamy się z rzeczywistością i to często problem, czy problem, no wyzwanie jest w nas. Więc to trochę, ja myślę w tym kierunku. Słuchaj, chciałby się uprościć to pytanie do takiego, co zrobić z syndromem oszusta, nie? Ale jak pracować z syndromem oszusta i jak sobie z nim radzić, żeby no nie wlazł nam na głowę? No właśnie, zróbmy sobie taką burzę mózgów. Jak ty to robisz, jak cię syndrom oszusta dopada? Wiesz co, mnie dopadał syndrom oszusta tak właściwie kilka razy. Ja mam w tej chwili tak naprawdę niewielki bardzo syndrom oszusta, jest w ogóle jakikolwiek. I mam go z głowy, ale on mnie bardzo dopadał ja w ciągu tego biznesu. Na początku dopadał mnie wtedy, jak uczyłam się coachingu i myślę, Boże, ja tu mam być coachem, a ja mam tyle w sobie jeszcze niepozałatwianych spraw różnych, ja mam tyle niepoukładanych, co ja tutaj wiem. Ja zrobiłam sobie takie genialne ćwiczenie, które mnie bardzo pomogło wtedy. To było to, że wzięłam taki duży arkusz papieru i wzięłam dwa kolory mazaków i po prostu jednym kolorem mazaka pisałam sobie rzeczy, które faktycznie wiem, że ogarniam, że one są we mnie fajne, że są ułożone, że ja to mogę dać, na tym mogę stać. A drugim kolorem mazaka pisałam sobie rzeczy, wiesz, po całej planszy, które są nieułożone, że na przykład nie umiem słuchać, tylko zagaduję wszystkich, że to, że tamto, że tutaj mam wątpliwości. Pomogło mi to położyć to wszystko na jednej planszy i zobaczyć, że ja jestem miksturą jednego i drugiego. Ja nie jestem ani oszustem, ani guru żadnym. Ja jestem miksturą tego, że ja pewne rzeczy mam, pewne rzeczy nie mam. Jak widzę, czego nie mam, to też wiem, nad czym mam pracować. I to mnie bardzo uwolniło, powiem ci. To była taka pierwsza rzecz. Po prostu powiedziałam sobie, dobra, to ja nad tymi rzeczami pracuję teraz i życie ze mną pracuje nad nimi. Drugi był moment taki, jak wchodziłam już w biznes coachingowy, to miałam bardzo walące się małżeństwo i bardzo trudną sytuację i taką naprawdę no, mocno toksyczną. I myślę, no to ja tutaj z ludźmi o szczęściu i ja tutaj z ludźmi o wspaniałości życia, o dobrych wyborach. A jakie ja wybory podjęłam tutaj? A w jakim ja teraz, że tak powiem, syfku siedzę? A z czego ja się muszę wydobyć? Miałam dużą taką sesję, pamiętam, coachingową, jako coachi, z osobą, która mi pomogła sobie to zobaczyć i dać sobie pozwolenie na to, żeby pomimo mojej trudnej sytuacji, z której tak ja będę wychodzić po kolei, ja mogę pracować z ludźmi. Nie, i to było dla mnie kluczowe. I trzecią rzeczą, która mi bardzo pomogła, to jest to, że ja od samego początku, to jest od kilku coachów się tego uczyłam jeszcze w Stanach i to mi bardzo, bardzo mnie wsparło, żeby nie traktować siebie jako osobę wybraną, która ma więcej wiedzieć, być guru w czymkolwiek, mieć tu poogarniane, tylko naprawdę, wiesz co, objąć mocno i przytulić swoją przeciętność. Absolutną przeciętność, że nigdzie się, im mniej ja się winduję, że ja tu coś wiem i tak dalej, mniej mnie też dołuje cokolwiek. A że jak mam czasami jakieś genialne przepływy energii, bo mam w czasie sesji coachingowych, czuję, że myślę, a skąd ja to wiem? Skąd ja takie pytanie zadacie? Boże, to ja wiem, że to nie jest mój geniusz. Tylko, że to jest potencjał, który przeze mnie przepływa i to jest moja otwartość na ten potencjał, na to pole. To nie moje, to jest wszystkich. Ja po prostu czerpię sobie z tego, ale to nie jest moje. Czyli nie stawianie się, że brak potrzeby stawiania się wyżej likwiduje mi to, że ja się czuję niżej. I to są moje sposoby na wyrodzenie sobie. Pięknie, pięknie opowiadasz. To też tutaj zasada polaryzacji w pewien sposób wchodzi, nie? Że jeżeli się windujemy, to prędzej czy później dostaniemy bęcki od tego, co się winduje. Dzięki, że siedzisz blisko mi do tego, co mówisz.
wiesz, jaki, ja to nazywam takim remanentem czasem. Jak mnie to dopada, to tak rzeczywiście siadam sobie i robię remanent, nie? I tak zastanawiam się, okej, okay, gdzie przez ostatnie 10 lat, gdzie byłeś 10 lat temu, albo nawet 5, bo kiedyś spotkałem takie zdanie, które utkwiło we mnie, że bardzo często przeceniamy to, co się w naszym życiu zmienia w ciągu roku, a nie doceniamy tego, co się zmienia w ciągu 5 lat. Więc Tak. jeżeli mamy tendencję popatrzenia ostatni miesiąc, to w ogóle zapomnijmy o tym. Popatrzmy na to, co się zmieniło w ciągu ostatniej dekady w twoim życiu. Kim się stałaś przez ostatnią dekadę, albo przynajmniej 5 lat. Bo tak naprawdę jest też takie inne powiedzenie sufickie, które uwielbiam, że słyszymy rzeczy z prędkością dźwięku, myślimy to nawet z prędkością światła, ale nasza dusza zmienia się z prędkością pór roku. I to jest, rzeczywiście pokazuje moim zdaniem to tempo, które my byśmy chcieli już, natychmiast i tak dalej, ale to są czasem dekady, kiedy w życiu coś się dzieje. To jest, więc zrób czasem remanent, bo mamy znów tą habituację. Czasem się właśnie, ona jest dobra, kiedy potrzebujemy trochę pozapominać o tym, co nas w życiu trudnego spotkało, ale niestety czasem daje nam w kość, kiedy zapominamy o tym, kim się staliśmy, co mamy na pokładzie. Więc remanent to jest jedna rzecz. Druga rzecz, też bliska temu, co ty robisz. Ja czasem rozmawiam ze swoim oszustem czy ze swoim krytykiem. To jest po prostu też ta odwaga, żeby usiąść sobie i czasem to jest pisanie. Po prostu pozwalam sobie, żeby ten, czy to, w moim przypadku często to jest krytyk wewnętrzny, to są bardzo bliskie jakości, czy krytyk, czy oszust, żeby on się wyraził. Bo tam też jest jakaś informacja. Więc takie podejście, to się dzieje w twojej świadomości, to się dzieje w twoim umyśle, więc posłuchaj tego, usiądź. Ja wiem, że to jest czasem przerażające i człowiek ucieka, bo gdzie pieprz rośnie, bo to nam stoi, zawadza, nie? Ale tam też jest informacja. Znów odwołałem się do tego modelu czterech poziomów zaangażowania w transformującej obecności, gdzie mamy dramat, gdzie mamy działanie, gdzie mamy Uwielbiam te poziomy. wybór. Gdzie mamy wybór, kim jesteśmy i taki wybór, jaki tu potencjał jest dla nas na już takim naprawdę głębokim poziomie. Ale prawda jest taka, że do wyborów, do stawania się jakimś z poziomu potencjału, my potrzebujemy wysłuchać tego poziomu dramatu. To nie jest tak, że go możemy odsunąć, pozbyć się go. Nie. Co jak dramat mówi do nas, czy to krytykiem wewnętrznym, czy to jakimś właśnie kawałkiem, który nam się nie podoba, jest brzydki, trzeba to wysłuchać. Jest takie ćwiczenie, gdzie ja z kolei często sobie to robię, że rozmawiam ze swoim krytykiem, pisząc na przemian prawą i lewą ręką. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie, które polecam, bo jeżeli jesteśmy praworęczni, to nam bardzo łatwo przychodzi. Można sobie fajnie prawą ręką pisać, ale spróbujmy na to samo pytanie, bo wyrazić tak naprawdę swoje emocje, swoje uczucia lewą ręką, jeżeli jesteśmy praworęczni, i na odwrót. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy staramy się pisać drugą ręką. Wiesz Nagle tak jakby co? się ujawniała, uruchamiała jakaś inna część w nas. Absolutnie. Ja też bardzo stosuję to pisanie. Akurat nie prawą i lewą ręką, tylko wszystko prawą, ale ten dialog rozwijający się, kiedy ja zadaję pytania swojemu krytykowi czy swoim negatywnym tak zwanym emocjom i jakie w ogóle nagle wychodzą z tego odpowiedzi, to jest bardzo przejmujące. A wiesz co? Ja sobie wpadłam na pomysł teraz taki, że może fajnie by było popracować z krytykiem wewnętrznym, czy wewnętrznym, czy syndromem oszusta, właśnie przechodząc przez te cztery poziomy świadomości, bo one mi zrobiły bardzo dużą robotę, jak myśmy się pierwszy raz spotkali na treningu transformującej osobowości, jak pierwszy raz wzięłam udział i pamiętam to ćwiczenie podchodzenia do sprawy, że tak powiem, albo do krytyka w tym momencie z czterech różnych poziomów. Pogadajmy o tym, jakie to są poziomy i może zróbmy coś, zróbmy jakieś fajne ćwiczenie albo jakąś demonstrację tego, jak można krytyka wewnętrznego przeprowadzić przez te cztery poziomy. Przez te cztery poziomy. Cudownie, zróbmy to w takim razie. To ja w takim razie, tak tytułem krótkiego wprowadzenia, na stronie też Instytutu w naszym blogu jest wpis, gdzie można sobie znaleźć informacje o czterech poziomach, od nazwać to od dramatu Poniżej do załączymy link. możliwości. Tak, dorzucimy linka. Natomiast generalnie te cztery poziomy mówią o tym, że my funkcjonujemy w relacji do różnych wydarzeń w ramach czterech różnych relacji. To są takie cztery perspektywy, ale też cztery różne relacje, można powiedzieć. Jest relacja, kiedy patrzymy na jakąś sytuację, jest to dramat. To jest po prostu poziom emocji, dramatu, bardzo często strachu. Kulimy się w sobie. Znamy to wszyscy bardzo dobrze. Jest taki poziom, kiedy podchodzimy, nazywam to poziomem Poczekaj, sytuacji. przepraszam, a może w tym momencie od razu byśmy zaprosili naszego krytyka do tego poziomu dramatu. Jak to wtedy wygląda? Dobrze, dobra, Dobra, bo to dobra. W będzie, takim razie. bo jak rozwiniemy dalej, pokażesz wszystkie poziomy, no to troszeczkę już będzie, wiesz, mleko się wyleje, będzie wiadomo, co będzie dalej. A tutaj my chcemy może Dobra. zobaczyć tą, wiesz, różnicę.
To jest ten moment, w którym możemy usiąść, zamknąć oczy, usiąść sobie wygodnie na swoim fotelu i zaprosić swojego, czy to krytyka wewnętrznego, czy wewnętrznego oszusta, który pojawia się w relacji do jakiegoś tematu, do jakiegoś wydarzenia. To już jest pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić. W relacji do jakiego tematu, jakiego wydarzenia, jakiego procesu w twoim życiu pojawia się ta część ciebie, czy ta część twojej świadomości. Czyli powiedzmy, jest to I część, która mówi, wiesz co, jakim ty tam w ogóle jesteś coachem, a co ty tam wiesz w ogóle, a z czym tutaj do ludzi, nie, a co ty masz tutaj takiego szczególnego do zaoferowania? Wielu ludzi już to robi i co, jeszcze tam się będziesz pchać? Czyli wchodzi taka osoba w tym momencie wewnętrzna i co my z nią robimy na pierwszym poziomie? pozwalamy się wyrazić. Tak? Więc to jest ten moment, w którym możemy usiąść, otworzyć swoją świadomość w bezpiecznych dla siebie warunkach, może wziąć kartkę papieru i zapisać wszystko to, co te emocje, ten strach, który tam za tym wszystkim jest, potrzebuje wyrazić. Po prostu pozwalamy sobie, żeby ta energia z nas wyszła, albo przynajmniej się ujawniła, bo jest to energia psychiczna, która tworzy pewnego rodzaju zasłonę, relacje do rzeczywistości. Więc dokładnie tak, jak powiedziałaś, tak? Co ty tam wiesz? W ogóle można nawet sobie odgrać trochę tego krytyka, stać się nim, pozwolić mu się wyrazić. Okay. I przynajmniej warto poświęcić temu taką chwilę, aż poczujemy, że pojawia się w nas trochę spokoju. To jest taki moment, kiedy okay, wyraziło się, co się ma wyrazić. I na tym pierwszym poziomie wtedy, jeżeli to się wyrazi, to jest taka energia troszkę taka obwiniająca, taka czyja to jest wina, prawda? Taka, że no zobacz, Dokładnie gdzie ty tak. tutaj się pchasz i tak dalej, prawda? Czy na tym poziomie ma się coś zadziać teraz tutaj? Niekoniecznie. To jest tak, że ten poziom ma na celu po prostu wyrażenie i poobserwowanie sobie też, czy ta relacja mi, czy ta, ta, ta też, czy ta relacja do sytuacji mi służy. To jest po prostu poziom dramatu. Pozwólmy, żeby ten dramat się wyraził, wyszedł z nas, żeby się trochę to oczyściło. Dobra. Bo to może otworzyć w ogóle drogę do tego, żeby zrobić krok dalej. Pewnie wszyscy znamy ten moment, kiedy w dobrej rozmowie, na przykład z kimś, kto naprawdę nas słucha, albo właśnie pozwalamy sobie być w rozmowie ze sobą, przychodzi ten moment, kiedy człowiek myśli sobie, dobra, no, co mi z tego gadania? Może trzeba by tutaj coś zrobić. No? I to jest drugi poziom. To jest taki poziom, w którym wchodzimy na poziom aktywnego działania, jakoś sobie z tą sytuacją poradzę, czyli jak temu zaradzić, co tutaj zrobić. A jakie działania uratuje mnie trochę w tej sytuacji. To dalej jest taki poziom, w którym nie wchodzimy jeszcze, można powiedzieć, gdzieś jakoś głębiej, ale już nie jesteśmy tacy straumatyzowani. Więcej chcemy po prostu się z tą sytuacją zmierzyć, zrobić, naprawić. A więc już nasza energia trochę jest taka do przodu, do działania. Czyli Dobrze. przykładem to byłoby co tutaj? Na przykład, dobra, to nie jest pierwszy raz, kiedy przechodzę kryzysy różnego rodzaju i tak dalej, jakoś tam z tego wyszłam. No nie wiem, pójdę na spacer, wezmę jakąś książkę może mądrą, oderwę sobie trochę głowę, z kimś tam pogadam na ten temat. Umówię się na jakąś sesję Tak, coachingową, umówię się może na tak, sesję, sięgnę po coś tam kogoś. sobie zobaczę tutaj i po prostu biorę trochę sprawy w swoje ręce, nie? Tak Dobra. jest, zaczynam działać, mam przynajmniej, można sobie w tym momencie też zrobić jakiś plan działania, nic w tym złego, żeby mieć jakiś pomysł na działanie, bo też kolejne mądre powiedzenie mówi, że strach powstrzymuje nas przed działaniem, działanie uwalnia nas od strachu i można powiedzieć, że te dwa poziomy temu służą. I one są bardzo intuicyjne, bardzo często w taki sposób funkcjonujemy. To wyjście z poziomu dramatu czasem odbywa się w taki, czasem w inny sposób, no ale prędzej czy później wychodzimy ze strefy dramatu, idziemy do strefy działania. Natomiast są takie momenty, w których można się zatrzymać i tutaj bardzo rekomenduję, bo to jest pewien przeskok. To jest taki przeskok, w którym z tym dramatem, czy z tą niewygodą, kiedy ją sobie troszeczkę przeprocesujemy, możemy usiąść i poszukać partnerstwa tutaj, popatrzeć na tą sytuację z różnych perspektyw, wziąć sobie głęboki oddech i nawet w tym momencie zapraszam naszych słuchaczy, czy osób, które nas oglądają, żeby zamknął oczy, popatrzyła na swoją sytuację, która wzbudza w tobie emocje. Z pewnej perspektywy, jak partner, partnerka. Nie musisz nic z tą sytuacją robić w tym momencie. Nie musisz działać, nie musisz jej naprawiać. Wyobraź sobie, że patrzysz na nią. Ona jest przed tobą. I tylko zauważ, co zwraca twoją uwagę. Co tu się tak naprawdę dzieje?
Być może dostrzegasz jakiś wzorzec energii, jakiś ruch, który chce się tutaj wydarzyć. Możesz też unieść się nad tą sytuacją. Wyobraź sobie, że unosisz się wysoko nad nią i patrzysz na tę sytuację z lotu ptaka. Tylko tyle. Obserwuj, czuj, przyglądaj się i popatrz, zobacz. Co tutaj zwraca Twoją uwagę z tej perspektywy? Może jest jakaś jedna rzecz, jeden symbol, jeden obraz, który daje Ci nową informację, nową perspektywę. I jeszcze jedna zmiana, zanurkuj w tą sytuację całym sobą, połącz się z nią. Tak jakbyś wszedł w nią całkiem. I teraz też poczuj, zobacz, jaka tu jest energia, jaki tu jest klimat, co tu się dzieje. Być może czujesz, że coś tutaj się chce wydarzyć, coś się zatrzymuje, coś się chce poruszyć. Otwórz się na każdy rodzaj informacji. Oddychaj, czuj. I znów wróć do miejsca, w którym patrzysz na swoją sytuację z lekkiego dystansu, w partnerskiej jakiejś relacji. I zobacz, do bycia kim cię ta sytuacja zaprasza. To może być trochę dziwne pytanie. To jest pytanie o to, jakiej jakości, jakie zaproszenie jest tutaj dla ciebie. Wchodzimy już na czwarty poziom, prawda? Tak, te dwa poziomy są ze sobą Związane mocno mocno. powiązane. Dobrze, to Tak, bo jakby to jest taką wstawkę wybór. złożę, to jest ten czwarty poziom. Dobrze. Tak, poziom potencjału też, tak. To jest już wybór i potencjał. Jeżeli jesteś w kontakcie z tym potencjałem, z tym, co tutaj się chce wydarzyć, jaką wiadomość ma ta sytuacja dla ciebie, to możesz odpowiedzieć sobie też na pytanie, jakiego ciebie, jaką ciebie to zaprasza. I tu może jest właśnie miejsce na bardziej autentyczną, albo na jakąś zapomnianą jakość twoją, albo kawałek twojej historii życiowej, która mogłaby się tutaj zamanifestować, może wręcz jest potrzebna, żeby cała ta sytuacja ze swoją mądrością, ze swoją inteligencją mogła dalej się rozwijać. Poziom wyboru i poziom możliwości. Wybór do bycia kim cię to zaprasza, jak chcesz odpowiedzieć na tą sytuację, nie reagować, odpowiedzieć z miejsca spokoju, z miejsca twojego potencjału. I co tutaj się chce wydarzyć? Piękne ćwiczenie. Zapraszam do poeksplorowania tego, dlatego że to jest, moim zdaniem, jeżeli umiemy z tych narzędzi skorzystać, to jest naprawdę wspaniała możliwość zobaczenia możliwości w dramacie. Tak. Każdy dramat jest dramatem dlatego, że jest dla nas ważny. Nie ma dramatów, które są nieważne. Kiedy jesteśmy w dramacie, to znaczy, że to coś się takiego wydarzyło, że dotyka to ważnych dla nas rzeczy, mówiąc coachingowym językiem, naszego poziomu wartości, a może tożsamości nawet. A zatem tym bardziej warto się zatrzymać i zobaczyć, jaki tu jest potencjał dla nas. Co takiego ważnego się tutaj dzieje, jak na to możemy odpowiedzieć w zależności, w rozróżnieniu, że my zazwyczaj reagujemy. No? Reakcja jest automatyczna. Odpowiedź to jest moment, w którym się zatrzymujemy i odpowiadamy z miejsca naszego spokoju, z miejsca naszego potencjału. To jest czasem zaskakujące, że właśnie bez nawet remanentów wielkich przychodzi do nas coś, że jest jakiś kawałek głęboko w piwnicy, dawno nieużywany, który może właśnie tutaj byłby najbardziej potrzebny. Cudowne. Zapraszamy do skorzystania z tego, wiesz? Te dwa poziomy górne, to jest zupełnie w innym, nawet nie wiem jak to nazwać, ale w zupełnie innym miejscu, z zupełnie innego miejsca nadajesz i otrzymujesz informacje, bo z tych dwóch pierwszych poziomów, no bo to są nasze zwyczajowe. Czyja to jest wina, co z tym można zrobić? I jest ok. Ale dwa kolejne, kiedy ty mówisz o partnerstwie tej sytuacji do mnie, tego, co było dramatem, to ja przestaję to odpychać, ja przestaję to obwiniać i nie chcieć tego, tylko mówię, aha, no dobra, no to partner,
I ja w tym momencie, jeżeli ktoś się staje partnerem, ja się staję temu równa. Ja nie jestem przytłoczona, zawalona tym, tylko Dokładnie. jestem z tym równa. To jest mój partner. Czego możemy się tutaj nauczyć? I to wejście później, ten czwarty poziom, do czego mnie to zaprasza, do bycia kim mnie to zaprasza, to jest ta transformacja. Ja mogę stanąć inaczej do tego, żeby to się transformowało razem ze mną. Także jak ktoś z Was ma syndrom oszusta gdziekolwiek, jakiekolwiek niewygody, to zapraszamy do tego ćwiczenia, bo jest naprawdę fajne. Ja jestem przekonany też, że ten syndrom, i to wiele razy wchodząc w różne introspekcje swoje, tak zwanych niechcianych jakichś kawałków, ta część zawsze dba o nas. Czasem niezręcznie, czasem to są schematy, które dziś już nam nie służą, ale gdzieś tam w podszewce to jest taniec miłości i strachu. Warto to zobaczyć. Patryku, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Bardzo Małgosiu. pięknie mi się zawsze z Tobą rozmawia, pięknie pracuję. Mam taki Dziękuję. pomysł na to, zobacz, co Ty na to i co nasi odbiorcy na to, że jeżeli Wam się ta nasza wymiana podoba i bierzecie coś z niej i jest dla Was wartościowa, to my możemy co jakiś czas z Patrykiem się spotkać i na przykład z perspektywy transformującej obecności i tak dalej, poodpowiadać na różne zagwozdki, pytania, wątpliwości. Może to by było ciekawe. Zapraszam Was do tego, żeby po prostu skomentować tą naszą rozmowę i też dać nam znać, czy by Was by to interesowało. Gorąco zapraszamy. Mogłyśmy, uwielbiam Twoje pomysły, które właśnie przychodzą wtedy, kiedy przyjść Nawet Cię nie mają. pytałam o Bardzo to Ci jeszcze. dziękuję. Nie, i nawet nie musisz, jestem na to bardzo otwarty. To jest właśnie to, co się kreuje, kiedy wchodzimy na taki poziom partnerstwa z sytuacją, z tym, co jest, bo to przychodzi właśnie, niektórzy powiedzą, z pola albo z naszej relacji. Świetny pomysł, cudownie. Zapraszam. Namaste, baby. Dzięki. Dziękuję. Dzięki serdeczne.